miejscu pada deszcz. Lunęło. Jej, wreszcie mogę oficjalnie rozpocząć 37 tydzień ciąży. A rozpoczynam go dopiero w środę, renderując filmik dla was i za chwilę go wpuszczając w obieg. A dopiero teraz, bo początek tego tygodnia był dla mnie dosyć intensywny. Wybrałam się do mojej pani ginekolog, tej prywatnej, która dała mi skierowanie na KTG i USG do szpitala od 36 tygodnia już ukończonego. Co tydzień właśnie, żebym już była pod opieką tam w szpitalu. I powiedziała, to pani od razu pójdzie i się od razu wyznaczy na takie spotkanie i wizytę. No to pomyślałam sobie, okej, idę. Co mi szkodzi? Jak wyjdę, to kupię coś na przegryzkę, na drugie śniadanie i będzie super. I się okazało, że nie idę się wyznaczyć, tylko idę na izbie przyjęć, tak naprawdę na to KTG, które zostało wykonane super szybko, tam dosłownie w pół godzinki od mojego przyjścia. W poczekalni było tyle osób, że w głowie się nie mieściło. No, co prawda, oczywiście połowa to tatusiowie. Więc przez dłuższą chwilę wydawało się, że jestem no dwa razy tyle osób. No i szybciutko mi zmierzono ciśnienie, dosyć sprawnie przeszło to KTG. Kazik nie umieszkał skopać tych pelotek. No i potem usłyszałam, to teraz trzeba poczekać na konsultację z panią doktor. I czekałam tam 5-6 godzin. No w pewnym momencie już pani położna z rejestracji powiedziała, żeby tatusiowie sobie poszli na dwór lub poczekali po prostu, aż żony zadzwonią, że idą na oddział. I po prostu idźcie sobie, bo jest tak gorąco i duszno w tym szpitalu, na tej poczekalni, że no nie. Szczególnie, że kolejne kobiety przychodziły. Ja obejrzałam pół ramówki z telewizji, która akurat tam była, no bo nie byłam przygotowana, że będę tam siedziała nie wiadomo ile czasu. Więc nie miałam ani książki, ani żadnych przegryzek. No dobrze, był jakiś dozownik z wodą, więc mogłam sobie chociaż się napić. No i czekałam. A najgorsze było to, że tego dnia też miał być piknik w przedszkolu z okazji Dnia Dziecka. I niestety z tramwaju wysiadałam, jak już było po pikniku. Więc no, na całe szczęście tatuś stanął na wysokości zadania, wygrał jakąś konkurencję, synek się cieszył z medalu i no najgorsze było to czekanie, ale przy okazji poznałam kilka ciekawych historii już pod koniec tego oczekiwania, rozkręciły się jakieś rozmowy z nudów trochę między pacjentkami oczekującymi, ktoś czekał na indukcję, inna pani czekała na właśnie przyjęcie do szpitala na indukcję z czwartą ciążą, z czwartym dzieckiem. Więc dla mnie to było takie uchuchu. No u mnie pani doktor po prostu zrobiła USG, jeszcze takie sprawdziła, że przepływy są w porządku. Mogłam odsapnąć. Powiedziała, że za tydzień już w przychodni przyszpitalnej mam się zgłosić i tam będzie zrobione USG i KTG.
Tylko, żebym była chwilę wcześniej, żeby formalności dopełnić. I wtedy będziemy określali, jak duży jest nasz mały brzdąc w brzuchu. No, mam nadzieję, że jeszcze się nie pokwapią, nie będą chcieli mnie zostawiać w tym szpitalu ze względu na wielkość dzidziusia. Co prawda, wszystko już czeka. Jeszcze tylko chciałam sobie taką mini torebeczkę z jakimiś przegryzkami spakować, ale to może spokojnie poczekać. I to był poniedziałek. Bardzo, bardzo intensywny. Wróciłam do domu bardzo, bardzo zmęczona. Zresztą można sobie chyba to wyobrazić. We wtoreczek myślałam, że odsapnę. Nie odsapnęłam, bo wtoreczek zaliczam do dnia telefonów. Zazwyczaj codziennie rano staram się rozmawiać z moją mamą. I przy okazji też powoli zaczęłam, będąc też na tej izbie przyjęć, myśleć, kiedy bym chciała, żeby moja mama jednak przyjechała, bo chciałabym. I tak ustalaliśmy, tak rozmawialiśmy, że będzie naszym takim kontaktem alarmowym w ramach zostań ze Staszkiem, my lecimy na porodówkę. Mama do mnie odzwoniła, bo rano miała wyłączony telefon. W międzyczasie zadzwoniła moja siostra, w międzyczasie zadzwoniła moja teściowa w jakichś tam sprawach formalno-mieszkaniowo-urzędowych. Teściowa dzwoniła jeszcze z 3, 4, 5 razy. No, bo była w pracy, więc ta uwaga troszeczkę jest rozproszona, więc z każdą sprawą, której się przypomniała, dzwoniła. Siostra jeszcze prosiła mnie o możliwość przetestowania apki, bo podjęła się super wyzwania. Dla mnie to jest super wyzwanie, dla niej pewnie trochę mniej wyzwanie, ale no, wierzę, że jako lingwistka, bo tak ją odbieram, super sobie z tym radzi. Daje takie zajęcia, lekcje dla Ukraińców polskiego w ramach wolontariatu, więc super. No i chciała sprawdzić, czy jest w stanie przeprowadzić takie zajęcia przez telefon, korzystając z apki online. No, ja okazałam się słabym królikiem doświadczalnym, bo totalnie nic nie słyszałam. I ona mnie też nie słyszała, więc albo coś było nie tak z moim telefonem, albo coś z jej strony, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, no a ponieważ mój komputer przecież się popsuł w międzyczasie, więc jeżeli miałam jakiekolwiek pismo zeskanować, musiałam pobierać jakieś sterowniki, na jeden system próbowałam, na drugi. W końcu mi się udało, więc cały dzień, a jeszcze zadzwonili do mnie ze sklepu spożywczego wysyłkowego, takiego online, który pytali się, jak tam ostatnie zamówienie, czy będziemy chcieli kupony. Ja już naprawdę nie chciałam z nikim rozmawiać przez ten telefon. Na koniec już tylko przygotowałam obiad dla męża. Poszłam ze Staśkiem na ściankę. Ustaliliśmy, że to było moje ostatnie wyjście ze synkiem na ściankę. Kupiliśmy sandałki. Cześć, to ja, Staś. Dzisiaj filmik o butach. Bo wczoraj byliśmy w sklepie i kupiliśmy wreszcie letnie buty. O, tak się wygina podeszwa, więc wiemy, że będą wygodne. I to są moje nowe buty. Tak. Cieszysz się? Lato przed nami, więc pora kupić wygodne letnie buty. A że jeszcze na sklepie była promocja, to Tych się cieszymy. sandałów? Tak, tych sandałów też.
Bez likwidacji sklepu, wiesz? To się nazywa Sprandi. Sprandi, tak. Marka bodajże z CCC. O, wygodne? To jest odkręcony palec. Świetnie. Ja kupiłam sobie w ramach promocji okulary przeciwsłoneczne. Bo ostatnio ktoś mi moje połamał. Nie wiem, czy znasz człowieka. To ja! Okulary, o których wspominałam. Takie kupiłam. Nawet bez przymierzania będą te 15 zł kosztowały. Więc jak znowu się połamią, to nie będzie szkoda. Ja rzadko kiedy chodzę w okularach przeciwsłonecznych. One w większości mi są potrzebne do jazdy samochodem. Co prawda z ulotki wyczytałam, że one się nie nadają do jazdy samochodem, ale... I tak w zasadzie minął wtorek. Zastanawiam się, czy któregoś dnia nie wrócić do tego CCC i nie poszukać czegoś dla siebie jeszcze. Szczególnie, że mój portfel jest w opłakanym stanie, tam też mam portfele. Więc może to jest dobry pretekst, ta przecena, likwidacja cen, likwidacja sklepu, by jednak się wybrać. No muszę przyznać, że no cały czas mam nieogarnięte te cukry. One znowu zaczęły mi szaleć. Muszę coś z tym zrobić. Ogarnęłam ketony i to wszystko, co ogarnęłam. Ale no z cukrami no za dużo sobie pozwalałam. Mam nadzieję, że teraz wrócę do tej dietki dobrej i zacnej i sprawiedliwej. I co, już mamy środę. Wczoraj dostaliśmy kolejne zaproszenie na kolejne urodziny. I tak mówię, ojoj, znowu będzie trzeba jechać samochodem. Dzisiaj dostaliśmy informacje o urodzinach, tym razem w rodzinie, a nie z przedszkola, ale no na początek lipca, tydzień po moim terminie, czyli prawdopodobnie niestety będziemy mieli malutkiego chłopczyka w domu i no nie damy rady po prostu pojechać. Ale zobaczymy, co da się wykombinować, co będziemy w stanie ogarnąć. No na pewno nie w zbiorowisko ludzi tydzień czy dwa tygodnie po porodzie, no to jeszcze ja jestem jedynym kierowcą, a tam trzeba pojechać jednak autem. To jest problematyczne. Zobaczymy, jak będzie, ale słabo to widzę. I z takich rzeczy to na tyle. Jutro mamy zakończenie roku szkolnego w przedszkolu. Mam nadzieję, że emocji na ten tydzień już jest wystarczająco dużo. Już będę mogła odsapnąć. Może zrobić jakieś kolejne pranko, ale już niewiele, bo brzuszek mi jednak trochę ciąży, a że musiałam w poniedziałek siedzieć tyle czasu prawie w jednej pozycji, nie miałam jak się inaczej ustawić. Oprócz tego położenia się na KTG i na USG. Wczoraj też nie miałam łatwo. No dzisiaj troszeczkę mogę się zrelaksować, no ale też siedziałam i montowałam dla Was. Ledwo zjadłam obiad, więc za jakieś 10 minut mam mierzenie cukru. Oby był dobry. Liczę, że dzisiejszy dzień będzie pozytywny cukrowo. Niedosłodzony. Nieprzesłodzony. I tyle. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. W tym naszym 37 tygodniu ciąży. Dzisiaj zakończenie roku w przedszkolu. Więc ja mam tutaj torbę. O, z pięknym ubrankiem. A tam Staszek ucieka. Nie ma tak sobotni spacerek.
poranny. Aha, Staszek dojrzał kolejną fontannę, która działa. O, wszystko rozkwita. Wszystko się dzieje. A jutro ma być tutaj w naszym parku piknik. Rodziny, tam samolocik. No piękny sobotni spacer. Wczoraj kupując grę tutaj postanowiliśmy dla nas też coś kupić. Znaczy kupowaliśmy prezenty. Nie? I nabyliśmy dla nas grę Kapadocja. I sobie trochę marzymy o lataniu, co? Okej. Okay. Dzisiaj jedziemy starą windą. I 37 tydzień ciąży prawie za nami. A ja się zmieściłam w ładną moją sukienkę, która wcale nie ściążowała. Tak, Stasia ma ziarenko. Bo idziemy do kościoła w niedzielę. A potem idziemy na piknik w naszym parku. A tak wygląda mój brzuszek. Ty nie celuj we mnie!